Dzieci wróciły do szkół podstawowych w Bytomiu. Od 27 maja ruszyły w nich zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas 1-3. Opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa i zapoznaliśmy z nimi rodziców. Przeszkoliliśmy pracowników i przygotowaliśmy odpowiednio pomieszczenia zgodnie z wytycznymi. Czyli usunęliśmy wszelkie pluszaki, zabawki, odpowiednio ustawione stoliki są. W całym mieście zajęcia opiekuńczo-wychowawcze powróciły do 20 podstawówek, w których rodzice zadeklarowali chęć przyprowadzenia dzieci do szkoły. Żeby prowadzone tam zajęcia były bezpieczne, wcześniej na obecność koronawirusa przebadano ich pracowników. Kolejny etap to bytomskie przedszkola i żłobek, gdzie także przebadano pracowników. Pobrane próbki nie potwierdziły zakażenia u żadnego z pracowników żłobka i placówka mogła zostać otwarta. Przedszkola czekają jeszcze na wyniki badań. Zdajemy sobie sprawę, że te placówki, jest to nieuniknione, musimy prędzej czy później otworzyć. Wiemy, że tutaj rodzice są obarczeni obowiązkami zawodowymi i musimy po prostu zachować te reżimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale powoli się w tym kierunku odmrażać. W ostatnich dniach liczba rodziców, którzy chcą wysłać swoje dzieci do bytomskich przedszkoli, rośnie. Taką deklarację złożyło już 22% z nich, co daje około 1000 dzieci. Bytomscy strażacy przeprowadzili się już do nowej strażnicy i mają w końcu komfortowe warunki. Nowy budynek, nowoczesne wyposażenie przede wszystkim zwiększa komfort pracy strażaków, co też przekłada się na pewno na jej efektywność, a także na użytkowany sprzęt podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Jesteśmy w ciągłej gotowości do niesienia pomocy tam, gdzie jesteśmy potrzebni, jednocześnie poznajemy nowy obiekt, poznajemy warunki. Warunki, o jakich w starej, ponad stuletniej strażnicy mogli tylko pomarzyć. Na 25 tysiącach metrów kwadratowych przy ulicy Łużyckiej stanęły trzy segmenty, gdzie swoją siedzibę mają Komenda Miejska i jednostka ratowniczo-gaśnicza. Znajdują się tu m.in. takie zintegrowane stanowisko kierowania, sala sztabowa, duża hala garażowa na 18 samochodów, gdzie jest także sprzęt dla blisko 50 strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, którzy prowadzą działania na terenie całego kraju. Tu strażacy mają też nowe szatnie, sale wykładowe, magazyny oraz w końcu własną wieżę do ćwiczeń. Budowa nowej strażnicy kosztowała ponad 23 miliony złotych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa, a miasto sfinansowało program funkcjonalno-użytkowy, na który przeznaczono 150 tysięcy złotych. To najlepsza jednostka w kraju. To jednostka, która ma największą ilość w kraju wyjazdów, więc pokazuje też, jaka to jest skala. Na pewno taka jednostka musi mieć dobre warunki pracy i takie też teraz ma i bardzo się z tego cieszymy. To wartość dodana, jeśli chodzi o sprawność straży pożarnej, o bezpieczeństwo mieszkańców, ale na pewno poprawiająca również wizerunek miasta. Ten nowoczesny obiekt to nie tylko miejsce pracy strażaków. Mieści się tu także Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kończy się okres grzewczy, więc rusza sezon inwestycji bytomskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Główny cel to walka ze smogiem, a w tym roku zaplanowano inwestycje na poziomie 6 milionów złotych. Będą realizowane m.in. w Sząbierkach, Rozbarku oraz Śródmieściu. W dużym stopniu nasze inwestycje polegają na wygaszaniu pieców węglowych. Właściwie to wykonują odbiorcy ciepła, zarządcy budynków, którzy wnioskowali o przyłączenie do bytomskiego systemu ciepłowniczego. A ze strony przedsiębiorstwa energetyki cieplnej będzie wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego nowoczesnego, sterowalnego zdalnie. To jest najwyższa półka możliwa teraz do realizacji. W tym roku w Bytomiu będzie to 30 nowych węzłów cieplnych, do których będą się mogli przyłączyć mieszkańcy naszego miasta, co pomoże w likwidacji niskiej emisji. W walce ze smogiem pomaga także realizowany w Bytomiu program ograniczania niskiej emisji. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany swojego starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło, między innymi o wymianę swojego starego źródła na nowoczesne piece węglowe piątej generacji, na podpięcie się pod nitkę ciepłowniczą PET. Wysokość takiej dotacji sięga nawet ponad 7 tysięcy złotych. W tym roku w Bytomiu dofinansowanie otrzymało już ponad 300 mieszkańców, a w sumie wydano do tej pory ponad 1 milion złotych.